Cześć kochani, załatwiamy już od rana, jeździmy, załatwiamy sprawy związane z salonem i z otwarciem salonu. Dzisiaj przyjechałam do agencji reklamowej, tutaj macie logo, żeby właśnie z nimi dograć wszystkie sprawy dotyczące szyldu, jaki się pojawi na salonie, tak samo wszelkie jakieś logo w salonie, napisy. Wszystko to dzisiaj omówimy, zaprojektujemy wspólnie i wybierzemy, co będzie się pojawiało. Także jestem bardzo podekscytowana i na pewno będą bardzo fajne projekty z tego. Zapraszam na vlog. Kochani, my już wybraliśmy wzory, jakie będą na szyldzie, dograliśmy wszystkie szczegóły, także wracamy teraz do wzorami na żarówki, więc idę zobaczyć, jak tam się prace mają, czy lustra już gotowe, idziemy zobaczyć. Lustra już gotowe. Otwory na żarówki też zrobione.
Teraz tylko je bezpiecznie przewieźć. W listewkach nie za bardzo. Pojadą na listewkach. No. Jedno na drugie no damy. Na płasko było, żeby nie było. No to nie pęknie, nie powinno pęknie. Nie, no, tam nie jest tak grube. Grube szkło, ładne, także. My właśnie dojechaliśmy na miejsce, także już na nas czeka fotograf. Będę miała sesję biznesową do salonu, także już się nie mogę doczekać. Jest to świetny fotograf, a o tym więcej na vlogu. Zapraszam. Idziemy na sesję. Kochani, my wracamy do domu po ciężkim dniu. Jak widzieliście, sesja zdjęciowa była wyczerpująca. Się napracowałam, napozowałam. Mam dość pozowania chyba na następny rok. Także mój dzielny Mariusz nagrywał behind the scenes. Będziecie widzieć mniej więcej urywki tego, jak pozowałam do sesji swojej właśnie salonowej, biznesowej. A ja teraz kawę latte z McDonalda, przepyszna. I jedziemy do domku. Także mam nadzieję, że fajnie spędziliście dzisiaj z nami czas. A ja Was pozdrawiam i do następnego vloga. Buziaczki, pa!